Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Radliczycę tą rundę jako Beniamin, jak zaliczam do udanych? Znaczy, czy do udanych? Na pewno nie, bo tych punktów jest mało. Gramy dzisiaj, na przykład grało dwóch zawodników 2005, jeden 2004. Gramy bardzo młodymi chłopakami, ale postanowiłem latem po awansie za klasy nie ściągać nikogo do drużyny i gramy tym, co graliśmy w A-klasie, bo każdy powinien dostać, po awansie każdy powinien dostać szansę i próbę, czy podoba w wyższej klasie rozgrywkowej. No, okazało się, że nie. Niektórzy nie podołają, dlatego zimą bardzo duże będą zmiany w klubie. Przyjdą nowi zawodnicy, to już jest przesądzone. Już jest zaplanowanych 6 transferów, nie wiem, czy będzie więcej. Natomiast ja też odchodzę z funkcji trenera, natomiast nie odchodzę z klubu, dlatego że jakieś tam decyzje osobiste o tym zadecydowały. Zostaję w klubie i będę chciał budować, żeby klub był gdzieś tam dobrym klubem okręgówki. No, funkcja taka stricte menadżerska, czy na czym to ma polegać? Znaczy, będę tutaj od strony sportowej gdzieś pomagał z transferami, z doborem trenera i tak dalej, gdzieś. No tak od tej strony stricte sportowej. Jeżeli chodzi o samą organizację klubu, no na tą chwilę jest fatalna, bo gmina Szczytniki, czyli my i Szczytniki nie posiadamy żadnego boiska, żadnego w całej gminie pełnowymiarowego boiska. Stąd trenujemy gościnnie. Praktycznie każdy mecz u siebie gramy na neutralnym boisku, bo mecze rozgrywamy w Koźminku, stąd gdzieś to organizacyjnie trzeba połapać po tych dwóch awansach z rzędu. Gdzieś trzeba wszystko zorganizować jako klub, czyli mieć bazę i tak dalej. Nie mamy bazy, nie mamy boiska, problemy z treningami przez to. I to wszystko gdzieś się przełożyło na ten wynik w okręgówce. Natomiast nie należy do ludzi, którzy odchodzą, gdzie drużyna nie jest na topie. A można wiedzieć, kto już zastąpi Ciebie, już jest przesądzony, kto będzie trenerem Radliczyc? Jest 3 osoby wytypowane, jeszcze gramy, jeszcze mamy jeden mecz, w którym gdzieś będziemy szukać punktów z Opatowem. I po tym ostatnim meczu nastąpi zebranie zarządu, zebranie sympatyków klubu i podejmiemy decyzję, jeżeli chodzi o kto zostaje w drużynie, kto nie zostaje i tak dalej. Mamy, tak jak wspomniałem, mamy fajnych chłopaków 2005, dzisiaj bramkarz debiutował, prawy pomocnik. Mamy fajnego chłopaka 2004, którym zainteresowany jest Nowy Skal Mierzyce, także to by był dla niego duży awans sportowy. No myślę, że mówię, że przy tych 6 transferach gdzieś tam się utrzymamy, tym bardziej, że jest ten rok, że jest 15 drużyn, czyli tylko 2 spadają. Dzisiejsze wyniki gdzieś tam się też dla nas dobrze ułożyły. Myślę, że damy radę wiosną się utrzymać, a w przyszłym roku zobaczymy, co będziemy mogli zrobić, czy latem kolejnych 6 i będziemy od razu przeskakiwać, czy jeszcze tylko rok będziemy, jeszcze jeden rok w okręgówce i dopiero. Żeby zakończyć tę rozmowę trochę na wesoło, to Przemek Zając jest trenerem, który częściej ogląda mecze z trybun niż z ławki rezerwowych, tak? To lepiej tam widać, czy co? Znaczy nie, to jest już chyba taka, właśnie sędziowie są uczuleni na moje kiedyś zachowania, jak byłem młodszym człowiekiem, gdzieś te emocje mnie bardziej ponosiły. Dzisiaj gdzieś tam się zmieniłem, jestem bardziej wyważony, natomiast dzisiaj sędzia mnie wyrzucił w drugiej czy w trzeciej minucie, gdzie powiedziałem, robi pan pod rząd 2 błędy. Sędzia doskakuje i daje mi żółtą kartkę. No to ja się pytam, to nikt nie skończy meczu w lidze poniżej pierwszej, bo takie zdania padają cały czas wokoło i taki sędzia niższy klas chyba nie mogą być tak uczuleni. Natomiast uczuleni są na mnie, ale to fajnie, bo myślę, że jak otwiera kopertę z rachunkiem za energię elektryczną, to też się boi, że wyskoczy. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.